Dzisiaj dostaliśmy troszeczkę wolnego, więcej od trenera, więc mogliśmy się wyspać do godziny 9 aż, co nie zdarza się często. O 9 mieliśmy śniadanie, potem o godzinie 11 był delikatny rozruch dla dwóch grup po meczu. Następnie obiad, potem drugi trening już na boisku, typowo piłkarski. Teraz już jesteśmy po kolacji, każdy się skupia na odpoczynku i przygotowaniach do następnego dnia. Odbyła się analiza wczorajszego sparingu. Była to taka ogólna analiza na razie, w której nie skupialiśmy się powiedzmy na większych szczegółach. Będzie ciąg dalszej analizy z tego meczu, ale to już będą analizy bardziej indywidualne. Najpierw grupa obrońców, potem pomocników i ewentualnie napastników.